Siema, witam serdecznie. Jestem strasznie zmęczony. Jadę właśnie na zlot. Kruszyna już czeka na mnie. A jak wiecie, dzisiaj premiera FIFA. Spotkałem się dzisiaj z Łukaszem. Musiałem nagrać filmik, także fajnie, fajnie. Robię sobie pauzę małą na autostradzie i postanowiłem przy was otworzyć boksa z FIFA 365. Jest to edycja, moi drodzy, nordycka, która różni się dodatkowymi zespołami. Niestety nie ma tutaj Legii, ale w oczekiwaniu na edycję polską trzeba coś otwierać, także prawdopodobnie będę zbierał dwa komplety, tak jak to miało miejsce przy FIFA 365 z 2015 roku, czy 2015-16. Jest kodzik, świeci się to strasznie, fajny boksik. No i co, otworzymy sobie, nie będę tutaj, tak go zrobimy. Nie będę tutaj szalał, bo mam mało pamięci. Mam mało pamięci na karcie. Więc otworzymy sobie, myślę, aż zacznie mi mrugać. Zobaczymy będzie ile wyjdzie saszetek. Saszetki są różne. Tutaj widzicie z Ronaldo, ze Schweinsteigerem, z Messi. I chyba są trzy tylko. Nie, ja jeszcze jest Schmache. Milik, proszę. No, co prawda tutaj jeszcze w barwach Ajaxu, no ale jest Milik. Jeszcze gdzieś jest z Lewandowskim. Czekajcie, może uda mi się znaleźć. Jest Lewandowski. Także jest pięć różnych saszetek i te na razie sobie otworzymy. Jak będzie czas na więcej, to sobie otworzymy na więcej. Także na razie piątka i lecę dalej, bo kruszyna mnie zabije, że tak długo już miałem być 2 godziny temu w hotelu. Checklistę żeście mogli już na pewno widzieć. No i lecimy. New Nordic Teams Inside. Sorry za jakość, ale no, już jest dosyć ciemno. No i mamy tak, kartę bazowe. Bazowe osobiście bardzo mi się podobają. Numerki są tutaj. Tutaj macie nazwę, teammates, z jakiego drużyny on jest, imię, nazwisko. Z tyłu standard. Także to są bazówki. Roberto. Ruben Neves. Z Porto, mamy z Kolumbii, bo wiadomo, International Stary są także, tak jak to miało w FIFA tutaj miejsce, także jest International Star. No i jest Pepe na defensji w roku, nie wiem czy to nie jest moja powtórka już czasem, ale te defensji w roku też są bardzo, bardzo fajne. I International Star, czyli trzy karty specjalne, raczej te Internationale to takie półspecjalne, więc można powiedzieć, że dwie, no, dwie karty specjalne. Kolejna saszetka z Ronaldo. Nie trafiłem jeszcze rarki, czyli tej karty rzadkiej. Trafiło się już kilka goldów. Goldy bardzo ładne karty. Drinkwater. Domingo. Dobra. Strzalkę. Vargas. A to jest International Star, widzicie? W narodowych to są International Stary. O, i tutaj mamy chyba golda. Zobaczmy najpierw to. I to jest Hector z Niemiec. A tutaj mamy... O, piękna karta, gold, tak, to jest UEFA, zwycięzca, teraz Euro, które było, Portugalia, ładnie karta jest tłoczona, nie wiem czy to będzie widać, bardzo ładna karta, super, naprawdę, numer 44, Portugalia, macie kodzik, super, naprawdę świetna karta. No, myślę, że te 5 saszetek więcej tu nie będę miał pamięci, będzie tak w sam raz. O Jezus, to przeczytać to jest masakra. Gütkier. Na kartach teammate to były właśnie karty nordyckie. Tu mamy Adu na teammate, także z Malmö, czyli kolejna karta nordycka, której nie będzie w podstawowej edycji. Kolejny, zobaczcie, to jest nordycka saszetka i tutaj mamy piękną kartę z IEK Göteborg, także też stricte karta nordycka. Jest to midfield, także ładna karta z grupy Extra. To są tak, te karty się dzielą, zaraz wam pokażę na następnej saszetce, piękna karteczka. No i mamy Kolumbię, widzicie, to jest grupa, jest z fansów, natomiast podgrupa to jest team logo, tak? Tak to tutaj wygląda. No te team loga nawet są. Ale musicie przyznać, że ładnie to wygląda. Tu mamy Messiego. Jest Messi na FIFA, tak, bo tu też jest. O, proszę. Douglas Costa na karcie, co prawda bazowej, ale pierwszy mój piłkarz z Bayernu. Kolejna karta tylko w Nordyku występująca, bazówka.
I Alonso, kolejna karta z Bayernu, bardzo ładnie. Carvalho ze Sportingu na bazie i piękna karta Gold Suareza. Denis Suarez, karta Impact, i to jest podgrupa, jest Impact, a grupą jest karta Gold, bo jak możecie tutaj zauważyć, checklista jest podzielona na grupy, a nie na podgrupy, czyli goldy wpadają 1 na 4,5 saszetki, także stosunkowo często. Rarki trafiają się bardzo rzadko, natomiast nie wiem, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia w poszczególnych rarach, bo tam są chyba 3 podgrupy w tych rarach. Także to jest też ciekawe, no, to wszystko wyjdzie w praniu, ale piękna karta, te karty też są cudne. Mam już takie chyba 2 czy 3. No i Hummels. No, zostały 2 minuty na karcie, także nie będziemy szaleć. Otworzymy sobie jeszcze tą jedną. A już następne polecimy z kuszynką chyba, jak się da nam mówić. Może jakiś pojedynczek sobie zrobimy, albo coś. Tak jak mówiłem, kruszyna już jest na zlocie. Mena. Mazówki ładne, podobają mi. O, jest kolejny piłkarz Bayernu, jest Rafinha. Ta ramka troszeczkę, ale... Martinez. I tutaj mamy kolejną kartę. I jest to kolejna karta tylko w nordyckiej. Jest to karta Extra Defensive Wall. Ładnie. I ostatnią kartą jest Paul Pogba na Keyplayerze. Widzicie, grupą karty jest Power Up, a pod grupą jest Keyplayer. Bardzo ładna karta. Że tak powiem, Juventusie. No to jest ten minus tego wszystkiego, że to jest przed okienkiem transferowym, przed zamknięciem okienka, bo wiadomo, wczoraj było zamknięcie okienka transferowego. Wiadomo, że Pogba za rekordową kwotę został piłkarzem Manchester United. No a tutaj występuje jeszcze w formach, w trykotach Juventusu. No więc szkoda, szkoda troszeczkę. Z tym jest minus, no ale coś za coś. Chcemy wcześniej edycję, to musi być niestety tak, jak jest. No i tak się prezentuje, moi drodzy, FIFA. No, moim zdaniem bardzo udana kolejna edycja od Panini. Czekamy w takim bądź razie na edycję podstawową, a oczywiście boksiki będziemy rezać na zlociku, na który już serdecznie zapraszam. Będą filmy, obiecuję, w tym roku obiecuję dużo filmów ze zlotu. Także trzymajcie się ciepło, ja lecę dalej. Cześć!